Witam Cię, Darku, i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Stara dama rozpoczyna spotkanie. Khedira. Marquisio. Podał do partnera. Okazja do dośrodkowania. Świetne dośrodkowanie. Uderza. Pudło. Jak to się stało? To niemożliwe. On przecież zawsze trafiał. Khedira. Ebra. Hernanes. Świetna współpraca. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Wspaniała wrzutka. Jest, gdzie być powinien Carvalho. Hernanes. Przy piłce wspaniały dribler. Fantastycznie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Jaka jest decyzja sędziego? Sędzia pokazał żółtą kartkę. Za moment Juve wznowi od wrzutu z autu. Marquisio. Pięknie podał. Piłka odegrana z powrotem do... Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Limon. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Aj, teraz strata. Khedira. Ebra. Hernanes. Wspaniale przechwycił. Centra groźnie. Ach, szkoda. Ryzykowna, ale udana interwencja. Czy to wykorzysta? Sędzia się nie zawahał. Pokazuje na 11 metr od bramki. Rzut karny. Nie trafia z rzutu karnego. Fatalnie wykonał tę 11. Higuain. No, udało się przejąć. João Moutinho. Szaleńczy atakuje obrońca.
to ważny przechwyt. Pomyłka mogła zakończyć się utratą bramki. João Moutinho. Udane podanie. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. João Moutinho. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Nuda, panie Włodku, nuda. Może w takim razie skoczymy na kawę. Pierwsza połowa nudna, mało strzałów, mało okazji do zdobycia gola, jest bezbramkowy remis. Jak sądzisz, czy zmieni się to w drugich 45 minutach? Gdybym chciał być optymistą, powiedziałbym oczywiście, ale ponieważ widziałem już wiele spotkań piłkarskich, w których nic się nie zmieniało, poczekam spokojnie do końca. Garcia. Kapitalne zagranie. Nie udało się. Akcja zatrzymana. Wspaniałe zagranie. Świetna technika. Brawo. Znakomicie ze skrzydła. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Hernanes. Ależ akcja. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Marquisio. Hernanes. Kapitalnie! Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Carvalho. Słusznie sędzia odgwizdał spalonego. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Limon. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Ryzykownie, ale udanie. João Moutinho. Zdążył w ostatniej chwili. Przekazał piłkę partnerowi. I zatrzymany atak. Groźnie, ale zdążyli na czas. Nieporozumienie i strata piłki. Khedira. Brawo, ładnie podał. O, ładnie to zrobił. Piłka w pole karne. Niebezpieczeństwo zażegnane. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. João Moutinho. Podaje z powrotem. Ależ piękne podanie.
Jest szansa. Gol! Proszę Państwa, to chyba decydujący moment tego spotkania. Nikt nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń. Skazywani na porażkę obejmują prowadzenie. Zobaczymy tylko, czy rywale będą w stanie powalczyć jeszcze o remis w końcówce meczu. Hernanes. Za moment Juve wznowi od wrzutu z autu. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Garcia. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od wrzutu z autu. Chiellini. Hernanes. Mecz dobiegł końca. Koniec, zwyciężają, nie byli faworytami przed tym spotkaniem. Można powiedzieć, że ten wynik jest sensacją. Kończymy tradycyjnym, do usłyszenia, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.